W dzisiejszym odcinku o herbicydowym odchwaszczaniu zbóż, jakie kombinacje zastosować, jakie środki są dobre, jakie kombinacje niekoniecznie oraz o tym, jak wykonać taki zabieg w warunkach takich, jak możecie zobaczyć za moimi plecami. Serdecznie zapraszam, Przemek Winiarski. Jak próbowałem konsultować się z dość wiekowymi już rolnikami. Wielu stwierdza, że nie pamięta jeszcze takich warunków, jakie możemy zobaczyć z tyłu. Pola wyjątkowo suche, nigdy tutaj nie było problemów z wodą. Natomiast w tym roku mamy to, co mamy. Najpierw w okolicach maja, czerwca 260 litrów wody, w tym momencie ponad 140 litrów wody. Jak sobie z tym radzić? Otóż poza melioracją wykonaną w dobrych latach, no niestety, ale za bardzo możliwości tutaj nie mamy. Na tym terenie zabieg odchwaszczania zbóż ozimych niestety bardzo się odwleczy. Jak możemy temu zaradzić? Jak możemy przeciwdziałać temu? To znaczy tutaj w rozumieniu, jak odpowiednio dobrać środki na wschodzące chwasty, gdyż po prostu standardowe kombinacje mogą okazać się niewystarczające. Zanim przejdziemy sobie do kombinacji, jakie substancje użyć, warto wspomnieć o terminie siewu. My zaczynamy na południu Polski tutaj, my zaczynamy siać pszenicę 20 września. Termin dość wczesny, przechodzący już w optymalny. Czym to jest podyktowane? Bardzo proste. Pszenica jest rośliną tak zwaną dnia długiego. Co to znaczy? Dla jej wegetacji, dla jej odpowiedniego rozkrzewienia jest potrzebna odpowiednia ilość dni słonecznych, tak żeby ona przeszła już w fazę spoczynku zimowego, a potem następnie oczywiście w proces jarowizacji. Nie dajcie się nigdy przekonywać takiemu gadaniu, że któryś z sąsiadów posiał piękną pszenicę w grudniu, oczywiście zasiał jej tam 90-100 kilo, a sypała mu 8-9 ton. Nie, takie rzeczy się nie zdarzają, tylko wtedy, gdy jest jakaś anomalia. Co to przez to rozumieć? Tak jak na przykład tutaj na terenach województwa opolskiego mieliśmy straszny problem z plonowaniem w tym roku. Najlepsze plony na południu opolskiego oczywiście dochodziły do 6,5 pod 7 ton. To było maksimum, co można było z tego wyciągnąć. Natomiast późne plantacje po kukurydzy dawało, po kukurydzy po burakach, dawały standardowe 6,5-7 ton tak samo. I tylko w takich warunkach możemy mówić, że te późne siewy przyrównały się do tych wczesnych. Zazwyczaj taki wczesny siew wiąże się też z inną ochroną grzybową. Co mam tutaj na myśli? Nie chodzi mi tutaj o drogie środki, typu jakieś elatusy i tak dalej, bo akurat to udowodniliśmy sobie już w tym roku, że różnicy w zwyżki plonu nie było praktycznie żadnej. Pod względem chorobowym też wcale nie było lepiej. Jeżeli chodzi o jęczmień ozimy, tutaj sytuacja jest zgoła odmienna. To, co my praktykujemy w moim gospodarstwie już od dobrych 5 lat, to sianie najpierw pszenicy, wspomniane około 20 września, a dopiero 10 października siejemy jęczmienie. Czym to jest podyktowane? Głównie wirusem żółtej karłowatości. Jeżeli nigdy się z taką chorobą nie spotkaliście, szczerze, nikomu tego nie życzę. Pamiętam jako dziecko, gdy raz mieliśmy sytuację, że z 2 hektarów jęczmienia ozimego nakosiliśmy około 5 ton przytuli z jęczmieniem. Ta plantacja oczywiście była wcześniej do przeorania. Niestety to były jeszcze czasy, gdzie nie było internetu. Nie miał kto jak dokładnie doradzić, wspomóc wiedzą. Dzisiaj jest to wiadomo, że taka plantacja musiałaby po prostu być zaorana i przesiana na przykład jęczmieniem jarem. Jeżeli chodzi o plonowanie takiego jęczmienia sianego później, w tym roku, w ubiegłe żniwa, wyglądało to w taki sposób, że poprzez ogromną ilość myszy udało nam się uzyskać 7,51 tony z hektara jęczmienia ozimego. Musicie sobie odpowiedzieć sami, czy jest to
warte siania późniejszego. Natomiast tak dla porównania, klienci, którzy siali oczywiście tam około te 2 tygodnie, oczywiście wiadomo, jest też problem stanowisk, nigdy nie mamy dwóch takich samych równych stanowisk, dochodziły te plony do około 8,7 tony z hektara. Czy było to podyktowane tylko terminem siewu? Osobiście uważam, że nie, bo mieliśmy niesamowite problemy z myszami wspomnianymi w zależności od terenu. Uważam, że można w przypadku jęczmienia na przesuniętym terminie siewu uzyskać dokładnie te same plony, minus jesienne problemy z odgrzybianiem i owadami. Przechodząc już do kombinacji. Co zastosować i w pszenicy, i w jęczmieniu? Również w pszenżycie. Ja uważam, że recepta na sukces jest bardzo prosta. 50 g metrybuzyny, 140 g flufenacetu, do tego około 100 g diflufenikanu i 10 g chlorosulfuronu, który no niestety już jest wycofany. Jeszcze oczywiście jakieś tam resztki będą krążyć po terenie na pewno z rok, z dwa. Można to zastępować tribenuronem metylowym. Dlaczego taka kombinacja? Przede wszystkim mamy to już od tak wielu lat w gospodarstwie wypraktykowane. Spotykam się z takimi opiniami klientów, że niczego innego nie chcą. Już uważam, że jest to bardzo dobra mieszanina. 140 gram flufenacetu na tak ciężkich terenach, jakim jest południe opolskiego, w zupełności sobie radzi, natomiast na słabszych terenach można było próbować schodzić nawet do około 120-100 gramów flufenacetu na hektar. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe składniki, diflufenikan bardzo dobrze sobie radzi z chwastami dwuliściennymi. Jedna tutaj wskazówka. Zabieg trzeba wykonywać odpowiednio wcześnie, głównie ze względu na samosiewy rzepaku. Jeżeli one będą już duże, miały 4-6 liści, czasami tak się zdarzało, a tak na przykład w tym roku będzie, gdzie nie jesteśmy w stanie tutaj wjechać i jeszcze długo nie będziemy w stanie tutaj wjechać, ten rzepaczek sobie normalnie oczywiście rośnie. Jeżeli nabierze 4-6 liści, chlorosulfuron, diflufenikan, częściowo metrybuzyna nie jest w stanie z tym nic zrobić. Wtedy mamy dwa wyjścia. Albo tribenuron, częściowo jeszcze sobie powinien poradzić, tam przy 4 liściach właściwych tych samosiewów rzepaku. Natomiast jeżeli nie, niestety mustang wiosną. Bądź jeszcze są alternatywy wiosenne, ale o tym powiemy sobie już kiedy indziej. O czym warto jeszcze tutaj wspomnieć? Na pewno zastosowanie adiuwantu doglebowego, tylko koniecznie doglebowego. Chodzi mi tutaj o oleje, o estry olejów. Tak jak już wcześniej wspominałem w poprzednich odcinkach, jest to w ogóle całkowita inna rzecz niż dodawanie mocznika i tak dalej, i tak dalej. Tutaj chodzi nam po prostu o wytworzenie warstwy tak naprawdę w glebie dla środków doglebowych, po to, żeby nie były one tak szybko wymywane przez deszcze. Niestety przy 140 litrach w tym momencie uważam, że nie ma takiego adiuwantu, ani takiego środka, który jest w stanie to wytrzymać. I tak zostanie to wmyte w głąb gleby i tak. Kolejną rzeczą, jaką warto dodać do tej wspomnianej kombinacji, jest zastosowanie każdego ze składników osobno. Tak da się to zrobić. Niekoniecznie z etykietą. Bo tak jak na przykład metrybuzyna stosowana w ziemniakach, możemy oczywiście ją kupić solo, ale nie będzie ona miała na etykiecie zastosowania w zbożach ozimych. Jeżeli chodzi o flufenacet, jest tego na rynku dość dużo. Z tego co kojarzę, mają to na pewno dwie firmy duże. Także wpisując sobie w Google, nie będzie to żadnego problemu ze znalezieniem. Jeżeli chodzi o diflufenikan, jest tego masa, wiele firm to robi. Następną rzeczą jest chlorosulfuron, no to już wycofywany, tak jak wspomniałem, ale jest tego jeszcze w brud, bądź tribenuron, wszystko możemy kupić solo. Z adiuwantem wyjdzie Was to około 95 brutto do 105 zł. Jest to realne do zrobienia. Oczywiście, jeżeli będziemy mieszali każdy ze składników osobno, zawsze jest to taniej. Następną rzeczą, o której trzeba tutaj dodać w tej kombinacji, jest
Nowość, która się pojawiła na rynku w tym roku, która wcale nie jest nowością, jest to Baccara, bodajże Trio, tak się to nazywa. Osobiście powiem, że swoim klientom tego nie sprzedawałem, bo jeżeli przeliczymy to wszystko na składniki, wcale to nie wychodzi tak tanio. Owszem, jest to bardzo wygodne, więc jeżeli ktoś jest na tyle leniwy i nie chce zaoszczędzić tych kilku złotych, oczywiście jest to bardzo wygodne. Wtedy sobie możemy zastosować pojedynczą mieszankę. Natomiast o czym trzeba przy tej kombinacji wspomnieć? Dawka etykietowa 0,45, taka jaka jest sprzedawana, jest to stanowczo za mało. Dlaczego? Bo tutaj, z tego co pamiętam, dawka flufenacetu na hektar będzie nam oscylowała w granicach 90 do 100 gramów na hektar, a to jest stanowczo za mało na miotłę. Przynajmniej tutaj, na te tereny. Jeżeli chodzi o tereny słabsze, 5, 6 klasy, myślę, że jest szansa. Jest szansa, że przy tej dawce mogłoby się to utrzymać. Idąc dalej. Chlorotoluron zamiast metrybuzyny i flufenacetu. Robi robotę przede wszystkim na terenach słabszych, a przede wszystkim chlorotoluron bardzo się przydaje w momencie, gdy zaczynają nam doskwierać niskie temperatury. Osobiście zdarzało mi się robić zabiegi chlorotoluronem, nawet używając do tego jeszcze diflufenikanu i chlorosulfuronu, popularnego glinu, potocznie mówiąc. I też potrafiło to fajnie pole wyczyścić. Natomiast już cena takiego zestawu jest to około, myślę, że w 80 zł brutto da się w tym roku zmieścić. Czy zastosować adiuwant? Oczywiście, bo dalej mamy do czynienia ze substancjami doglebowymi. Częściowo będą chwasty brane przez korzeń. Podobnie, tak jak wspominałem, chlorotoluron dawka około 1000 gram na hektar. Do tego 100 gram diflufenikanu i około 10 gram do 12 chlorosulfuronu. Tutaj, jeżeli stosując glin, musicie pamiętać oczywiście o roślinach następczych, tak? Nie możemy tutaj stosować dawek powyżej 20 gramów, bo może to po prostu oddziaływać nam na rośliny następcze. Trzecim i ostatnim rozwiązaniem, jakie chciałbym Wam zaprezentować, moim zdaniem z tych trzech sensownych, jest rozwiązanie tak zwany bodajże QLX Complete Pack, bodajże tak to się nazywa. Są to tak naprawdę cztery substancje. Jest to haloksyfen metylu, czyli ten popularny Arylex ostatnimi latami. Następnie florasulam, flufenacet i diflufenikan. Opakowanie dość wygodne. Co można powiedzieć? Ja osobiście tego nie stosuję. Głównie dlatego, że jeszcze cieszymy się tutaj bardzo niską odpornością na sulfonolomoczniki. To rozwiązanie jest bardzo propagowane właśnie głównie, gdzie jest problem na przykład z pinoksadenem, już z sulfonolomocznikami, tam gdzie już mamy troszkę problem właśnie z tą miotłą. Jeżeli nie muszę, nie stosuję tego rozwiązania. I tak samo polecam też swoim klientom. Dawkowanie tego środka to jest około 35, nawet do 60 gramów, w zależności tam od presji chwastów. A tego drugiego środka na ceto bodajże tam się stosowało około 0,6 litra na hektar. Można też do tego dodawać jeszcze adiuwant. Niektóre zestawy, z tego co pamiętam, nawet miały dodawany fabrycznie adiuwant. Koszt takiego zabiegu to około bodajże, kupowane w największych oczywiście opakowaniach, to jest około te 110 zł brutto na hektar, tak gdzieś powinno to być. Oczywiście znajdziecie to taniej, oczywiście wszystko zależy od ilości, jakiej bierzecie, tak? Wtedy możemy sobie dużo lepiej tą cenę wynegocjować. Czy jest szansa, żeby opryskać chwasty jesienią i cieszyć się czystym polem już do żniw? Tak, zdarzało się to. Czy jest to reguła, że jest tak zawsze? Absolutnie nie. Najlepszy przykład to był
kwiecień, maj, czerwiec tamtego roku. Ja u siebie na gospodarstwie stosuję to pierwsze rozwiązanie, czyli metrybuzyna, flufenacet, diflufenikan i chlorosulfuron. Były lata, z tego co pamiętam, 2 lata do tyłu, było naprawdę czysto do żniw, nie poprawialiśmy już niczym. Natomiast w poprzednim roku dwukrotnie poprawiałem na przytulie. Przytulia najpierw się pojawiła jeszcze przed wykładem, już poprawialiśmy to. Da się to zrobić, mimo że grodyl już jest wycofany. Da się to zrobić innymi substancjami, fakt, że bez etykiety, o tym będziemy sobie też dużo później rozmawiać. Natomiast po wykłoszeniu pszenicy znów pojawił się problem z przytulią, która była naprawdę na niskim piętrze. Tutaj też poprawialiśmy dwukrotnie na przytulię. Było to spowodowane głównie opadami majowymi i czerwcowymi. W końcu nie ma się co dziwić. Najpierw było bardzo sucho i długo było czysto, potem spadło 260 litrów wody. Musieliśmy sobie po prostu jakoś z tym poradzić. Warto jeszcze wspomnieć, że dość duża grupa rolników wybiera zwalczanie miotły jesienią, a na przykład wiosną robi się tylko chwasty dwuliścienne, bądź czasami wychodzą to poprawki tylko dwuliściennych. W przypadku, gdybyście chcieli samą miotłą poradzić sobie jesienią, stosuje się na przykład tylko metrybuzynę z flufenacetem, bądź sam chlorotoluron. Jest to też dość ciekawe rozwiązanie, natomiast przy takiej ilości wilgoci, jaka jest obecnie, my będziemy się prawdopodobnie decydowali na zwalczanie kompleksowe. Zobaczymy mimo wszystko, co nam z tego wyjdzie. Będzie to też swego rodzaju eksperyment. Natomiast uważam, że obecnie wiosną może być problem z wiechaniem w pole. Dlatego mimo wszystko zdecydujemy się na kompleksowe zwalczanie teraz. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Zasubskrybujcie kanał. Pomóżcie nam w tworzeniu tego kanału. Mam jeszcze masę wiedzy do przekazania. Jest masa ciekawych rozwiązań. Niekoniecznie zgodnych z etykietą, o których będziemy sobie tutaj mówić. Zostawcie lajka. Zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam, Przemek Winiarski.